Dzień dobry, witaj w 36 odcinku Happiness Veggie Podcast. Każdego czwartkowego poranka przebieram nogami i cieszę się na nasze spotkanie. Jesteś bardzo ważną częścią tego projektu, bo bez ciebie to wszystko by się nie zadziało, za co jestem ci serdecznie wdzięczna. Nieprzerwanie cieszy mnie również wasza aktywność dotycząca wszystkich podcastów. Żeby ci gdzieś w wirze zajęć nie zaginął mój kanał, warto jest dodać go sobie do ulubionych. A jeśli uważasz, że dany odcinek może pomóc również twojej społeczności. Podziel się nim i udostępnij go w swoich ulubionych mediach, bo dobro wraca i to w dodatku w niesamowicie przepięknej odsłonie. Temat, który wybrałam na dziś i który sobie rozpracujemy, to człapiąca za mną czarna plama, która zupełnie zmieniła kolor, kiedy się nią zainteresowałam i spojrzałam na nią z innej perspektywy. Pomówimy o tym, czy historia, którą nosisz, na pewno wygląda tak, jak ją sobie przedstawiasz. Czy może można ją zmienić, a że wreszcie zastanowimy się, jak twoja historia może ci pomóc? No to zaczynamy. Miałam kiedyś takie dni, że chciałabym zniknąć. Leżałam wówczas na podłodze zwinięta w kłębek, telepiąc się cała, a serce waliło mi jak oszalałe. Na tamtym etapie już nie płakałam. Mam wrażenie, że wykorzystałam łzy na to i jeszcze przyszłe życie. Wciąż zastanawiałam się dlaczego, to pytanie było moją mantrą i powtarzałam je bez ustanku. Dlaczego to przytrafia się właśnie mnie? Dlaczego ja? Dlaczego inni mają dobre życie, a ja nie? Dlaczego ci, których uważałam kiedyś za niedorajdy, oni sobie poradzili? A to ja leżę w łazience, zwinięta w rulon. I czuję się jak jedna wielka kupa. Słowo dlaczego nie pomagało mi rozwikłać żadnej z moich miliona zagadek, które zadawałam sobie całymi, całymi dniami. Potrafiłam jechać tramwajem i zastanawiać się: dlaczego ona ma takie ładne włosy, a mi wypadają garściami? Dlaczego on się tak uśmiecha i z czego się w ogóle tak cieszy, jak życie jest takie beznadziejne? I taka ociężała wracałam sobie na miejsce, w którym ówcześnie mieszkałam, a jak już dobrze wiesz z innych moich podcastów, długo w jednym miejscu nie zagrzałam, zamykałam się w pokoju i wciąż mieliłam dlaczego i dlaczego. Gdybyś mnie wtedy poznał, nawet przez moment nie rozpoznałbyś, że cokolwiek jest niehalo. Bowiem, masek miałam więcej niż przewiduje teatralna garderoba, a idealizować swoje życie potrafiłam niczym najlepszy powieściopisarz. U mnie zawsze było wspaniale. Naklejałam jeden z pięciuset wyćwiczonych uśmiechów, no więc nikt nawet nie przypuszczał, że tam w środku hula wiatr. Jest pusto, ciemno i bardzo zimno. W pewnym momencie odcięłam się od wszystkich i nawet nie wyobrażałam sobie, jak okropne jest życie w takiej samotności. Gdyż otaczasz się ludźmi, rozmawiasz, śmiejesz się, pracujesz i przebywasz z nimi na okrągło, a tak naprawdę wcale cię tam nie ma. Pamiętam, jak kiedyś z wycięczenia, wygłodzenia i totalnej autodestrukcji zemdlałam w łazience i nie miał mi nawet kto pomóc. Chciałam zniknąć, i oto stało się. Chcę tu zrobić małą pauzę, żeby ci pewną kwestię wyjaśnić. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś tak naprawdę sam. Nigdy. Jest wokół ciebie mnóstwo wspaniałych ludzi, nawet możesz się tego nie spodziewać, którzy są w stanie rzucić w sekundę wszystko i przybyć ci na pomoc. Sama taka jestem. Jeśli pojawią się wówczas w tobie wyrzuty sumienia, podobne do tych kurczę, on, ona zaniedbuje teraz swoje obowiązki, bo musi poświęcić czas dla mnie, to weź głęboki oddech. Osoba, która pomaga, czuje się autentycznie zaszczycona tym, że może pomóc. I szczerze, jeśli ja człowiek dość solidnie walczący z czasem, nawet przez moment nie zastanowi się jechać czy nie jechać, to wiedz, że oprócz przyjmowania pomocy, niesienie jej też jest super i ważne. Nie mówię tutaj o ciągłym wykorzystywaniu drugiego człowieka. Z krajnością jak zwykle mówimy stanowcze nie. Wróćmy zatem do tej nieszczęsnej łazienki. Huknęłam głową chyba w zlewo zmywak, trudno mi teraz powiedzieć, i nabiłam sobie potężnego guza. Kiedy się przebudziłam, jak dziś pamiętam, że pierwsze co zrobiłam, to zaśmiałam się sama z siebie. No, reakcja trochę mnie zdziwiła. Co ty sobie, babo, robisz? zapytałam się wówczas. I tak oto beznadziejna sytuacja ukazała mi się w nowej odsłonie. A co, gdyby mój wewnętrzny dialog tak naprawdę wyglądał nieco inaczej? Kojarzysz słowo perspektywa? Wyobraź sobie, że stoisz na podwórku. Przed sobą masz plac zabaw, biegające dzieciaki, a za sobą blok dziesięciopiętrowy. Patrzysz na wszystko tymi oczami tutaj i teraz. Przyglądasz się. Ok, wszystko widzieliśmy? Dobra. Teraz idziemy na drugie piętro i patrzymy dokładnie na to samo. Wygląda nieco inaczej, czyż nie? No dobra. To ruszamy teraz na dziesiąte piętro. Jak wygląda blok? Dzieci? Plac zabaw. Wszystko przecież nadal jest tym samym, a wygląda. Trochę inaczej. A może znasz taki obrazek, gdzie dwie osoby stoją naprzeciwko siebie i mają narysowane na podłodze cyfrę. Cyfrę, przed którą stoją. Dla jednej z osób jest to dziewięć, a druga widzi sześć, gdyż jest naprzeciwko. I czy warto wówczas spierać się, który z nich ma rację? A gdyby tak swoją historię opowiedzieć raz jeszcze. Ale spojrzeć na nią z innej perspektywy. Usiadłam na łóżku, zamknęłam oczy, a niech to. Zaczęło do mnie spływać tyle myśli, że nie wiedziałam, czy dam sobie radę to wszystko ogarnąć. Wzięłam kartkę i powoli zapisywałam sobie różne sytuacje ze swojego życia, które na tamten czas po prostu do mnie spływały. I mam tę kartkę do dzisiaj, aż przeszły mnie teraz ciarki. Moja historia może być moim brzemieniem. Ale może być również najwspanialszym, co wydarzyło mi się w życiu. Nigdy przenigdy nie zajęłabym się rozwojem, nie odwiedziłabym tylu niesamowitych miejsc na świecie, nie doświadczyłabym tak wielu różnych rzeczy i nie byłabym tak dobrym coachem, o ile w ogóle byłabym coachem, gdyby nie to wszystko, co przeżyłam. Pakowałam się niegdyś w jakieś niesamowicie chore relacje partnerskie i pisząc to wówczas postanowiłam, że nie będę już używać słowa dlaczego, bo ono mi nie pomagało. I teraz też mi nie pomoże. Zadałam sobie inne pytanie, które może otworzyć mnie na poszukiwanie. Co dzięki temu wiesz teraz? O matko i córko, czyżby przegrana tak naprawdę mogła być też wygraną? O, o, i nie chodzi o to, żebyś teraz zakłamywał swoją historię, żebyś celowo opowiadał ją sobie bardzo pozytywnie. Chodzi jedynie o to, żebyś spojrzał na nią z innej perspektywy, żebyś widząc sześć nie zacietrzewiał się i nie krzyczał i nie tupał nóżkami. A wyszedł poza swój dotychczasowy punkt widzenia i na tę cyferkę popatrzył z różnych kątów. I tak na przykład wczoraj oglądałam sobie pewien budynek i naprawdę trudno jest mi teraz powiedzieć, jaki on miał kolor, bo światło padało na niego z różnej strony zupełnie inaczej. I tak teraz zastanawiam się, czy on był niebieski, zielony, pomarańczowy, czy może fioletowy. Rozumiesz, te kolory na palecie nawet nie leżą obok siebie od co coś co podsyła ci myśl wziąłeś za oczywistą oczywistość i tak się w tym błotku taplasz do dzisiaj jak niegdyś ja a może jednak warto poddać wątpliwości to co sobie tam opowiadasz i zamiast dawać monologowi bezwiednie płynąć Wejść z nim w dialog i dyskusję. Ogranicz do minimum słowo dlaczego, bo obecnie ono naprawdę ci nie pomoże. Chyba, że pieczesz ciasto i zastanawiasz się, dlaczego smakuje tak dziwnie metalicznie. I przypomina ci się, że zamiast szczypty sody oczyszczonej dałeś jakieś kilkanaście gramów. Okej, okay, wówczas to słowo może ci pomóc. Ale kiedy zastanawiasz się wciąż, dlaczego to właśnie ja mam taki zły los, to zapętlasz się w myślach, które prowadzą cię do. Autodestrukcji. Tu warto zapytać siebie o co innego. Co dzięki temu wiem teraz? O co jestem mądrzejszy? O co bogatszy? Ja dowiedziałam się o sobie doprawdy zaskakujących rzeczy, jak chociażby to, że nie muszę być dobra we wszystkim. No, sam zobacz. Jeśli prowadząc firmę, zaczynasz zajmować się. Każdym jednym aspektem dotyczącym tej firmy czytaj. Tworzysz, sprzedajesz, księgujesz, zajmujesz się rozliczeniami wszelakimi, również działem prawnym, obsługujesz stronę i skaczesz na rzęsach. To bardzo fajnie, że to wszystko potrafisz, ale za moment się wykończysz i wypalisz. Nie bez kozery każdy z nas ma jakieś predyspozycje, które warto odkrywać i inwestować w nie. Maksimum swojego zaangażowania. Ty zajmuj się tym, co robisz najlepiej, a reszta niech zajmie się swoimi specjalizacjami. To niezwykle uwalniające, i nawet jeśli myślisz, że tracisz na tym pieniądze, to tak finalnie jednak je zyskujesz. Dokładnie tak samo jest z Twoją historią. Znam osoby, które już urodziły się w rodzinach mocno dysfunkcyjnych i obecnie radzą sobie w życiu tak, że momentami pozytywnie im zazdroszczę. I co? Nie mieli lekko. Ale swoją historię postanowiły te osoby wykorzystać dla siebie jako siłę napędową. Czasem chrzanimy sobie życie również samodzielnie, może z bezmyślności, a może umyślnie, jednak nie oznacza to, że teraz masz postawić na sobie krzyżyk i już po życiu. Nie ma trudnej sytuacji, z której wyjść nie sposób. Twoja historia może Ci pomóc. Wcale nie musi już ci przeszkadzać. Jeśli dziś wiesz, że już nie chcesz żyć, tak, jak działo się to dotychczas, jest wielkie prawdopodobieństwo, że ten rodzący się w tobie bunt będzie dla ciebie dźwignią. Nawet nie jestem w stanie zliczyć, ilu moich wspaniałych klientów i słuchaczy na pewnym etapie naszej współpracy mówili, że zupełnie inaczej teraz patrzą na siebie z przeszłości. Dziś się wzmacniasz i możesz otoczyć opieką tego siebie sprzed kilku czy kilkunastu lat. Pomóc mu przejść przez te trudniejsze momenty i wychwycić z nich wszystko to, co odmieni patrzenie na Twoją historię. Ja dziś dziękuję za każdą lekcję, którą wyciągam ze wszystkiego, co kiedyś nazywałam błędem. Dziękuję, że poddaję wątpliwości to, co podsyłają mi myśli, i zastanawiam się, czy aby tak na pewno jest, czy gdzieś nie jest tu jakieś przekłamanie. Dziękuję również za to, że wszystkie trudniejsze momenty w życiu mają dziś zupełnie nowe światło dla mnie. Zamiast przerażać, po prostu są, są częścią mnie. Wiem bowiem, że pamięć lubi oszukiwać i trochę wyolbrzymiać. A kiedy spojrzę strachom prosto w oczy, przestają być takie wielkie i przerażające. Stają się wówczas maleńkie i proszą mnie. O uwagę i pomoc. Więc, jak sam widzisz, jedna historia może mieć wiele odsłon. Wszystko w zależności od tego, jak będziemy każdą pojedynczą sytuację interpretować. Mnie mój świat uczy każdego dnia tak wiele, że czuję się jak taki wielki odkrywca, który jest tuż, tuż przed wynalezieniem czegoś absolutnie przełomowego. Wszystko przestało być już teraz oczywiste. Zinterpretuj swój świat od nowa i poznawaj siebie. Cieszę się na wspólnie spędzony czas. Pamiętaj, żeby dodać sobie mój kanał, a właściwie to nasz kanał, bo ty również go tworzysz, do ulubionych. Jeśli chcesz ruszyć naprzód, ale za bardzo nie wiesz, jak się za to wszystko zabrać, to zachęcam cię do zapisywania się na zajęcia indywidualne. Wszystkie pytania w tym temacie proszę kierować na maila. Niezmiernie miło mi jest również, kiedy dzielicie się swoimi sukcesami, pisząc do mnie, czy to na Instagramie, czy to właśnie mailowo. Aż serce bije mocniej. Jesteś ważny! Napisz to sobie dzisiaj dużymi literami tam, gdzie będziesz to widzieć, wyraźnie i będziesz sobie przypominać to w każdej możliwej chwili. Ruszaj na spotkanie swojej historii w zupełnie nowej odsłonie. Samych wspaniałości dla Ciebie i do usłyszenia już za tydzień. Trzymaj się, pa! pa.